Czym tak naprawdę jest koncept artist i czy jest w ogóle jakaś polska nazwa na te pozycje, na te funkcje? Artysta koncepcyjny, ale na badaniach biologicznych mi wpisali grafik. Okej. Okay. I powiedz mi, może jest pierwsze pytanie. Co jest podstawą pracy takiego koncept artysty, czyli od czego on wychodzi, na czym się opiera? Bardzo dużo się przygotowujemy, zanim zaczniemy cokolwiek projektować w danym temacie, ale zawsze zamówienie, czyli właśnie już konkretny element gry, asset, postać, czy nie wiem, no asset generalnie, czyli to jest wszystko, co się zawiera w grze, pojazd, obiekt, drzewo, level, lokacja, to jest już wynik tego, co wypływa z zespołu designerów. I od producentów dostajemy wytyczne, co jest potrzebne do zrobienia, pracujemy w sprintach i to jest wszystko w tak zwanym backlogu. I pracujemy na tej zasadzie. A jak duża jest swoboda, skoro są jakieś wytyczne już podane? Jest zawsze to, co artysta wymyśli, jest bardzo kreatywne i kreacyjne i tak naprawdę nikt nie wie, jak te obiekty wyglądają, więc cała strona plastyczna jest do zaproponowania przez artystów. Bywają nawet takie miejsca, które są w ogóle niezaprojektowane i na przykład chłopaki zgłaszają, że nie wiedzą w ogóle, co z tym miejscem zrobić. I wtedy faktycznie bierzemy screenshota i pracujemy nad tym, co możemy było z tym miejscem zrobić. Ale bardzo dużo wymyślają artyści koncepcyjnie. Cały wydźwięk emocjonalny danych obiektów jest po stronie art dyrektora i koncepciarzy. A jak są wykorzystywane te prace tworzone przez koncept artystów, bo tak z perspektywy na przykład powiedzmy zwykłego gracza, to on te prace właściwie widzi je tylko w edycjach kolekcjonerskich, w tych artbookach, a tak. Czy one są w jakikolwiek sposób te fizycznie elementy jakoś przenoszone do gier, czy są tylko jakimś punktem odniesienia już dla tych konkretnych grafików, którzy tworzą już asety bezpośrednio? No to jest zależne, bo tak naprawdę koncept artyści często na przykład robią jakieś nie wiem, graffiti albo grafiki, które są bezpośrednio w grze, także są czasami reprezentacją bezpośrednią, czyli to, co człowiek dotyka, ale wszystko, cokolwiek widzimy w grze jest zaprojektowane przez tych koncept artystów i fakt, modelują level artyści, wstawiają to na level, level designerzy robią w tym grywalność, ale to jest praca zawsze zespołowa, nie? Także gdzieś tam jest najfajniejsze, kiedy sami modelerzy na przykład mówią, że bardzo im się podoba koncept i wyciągają te cechy, które nam na przykład zależało, żeby się zawarły. Nie? I to jest najfajniejsza sprawa, jak w ogóle pobudzasz kumpli, żeby zrobić coś mega ekstra. Okej, teraz trochę z innej strony. Jak to jest z edukacją ludzi, którzy mieliby właśnie rysować na potrzeby gier komputerowych? Wiem, że skończyłeś Akademię Sztuk Pięknych i czy tam już zauważa się potrzebę takiego właśnie, potrzebę rynku dla tych grafików? No bo na politechnikach już powoli startują takie kierunki, są takie kierunki nawet na kierunkach ekonomicznych, czy nawet... A jak to wygląda właśnie jeżeli chodzi o sztukę, o grafikę? No, w ogóle fajna rzecz się dzieje teraz, bo Akademia Sztuk Pięknych tu we Wrocławiu i kilka innych uczelni już wzięły pod uwagę, że gry jednak już są sztuką i nie trzeba z nimi o to walczyć, więc łatwiej nam jest otwierać pracownie i nawet mieć kontakt ze studentami i uczyć faktycznie tego, co jest przydatne w branży. A ja osobiście z Akademii, na początku jak skończyłem Akademię, byłem tak zmęczony nią i tak wkurzony tą klasyczną akademickim podejściem, że uważałem, że niczego się nie nauczyłem, ale ten cały proces myślenia o pewnych elementach, jak one oddziałowują, jak jest teoria w ogóle i teoria koloru i formy i w ogóle to, że musimy się super przygotować do wszystkiego, co robimy, to jednak jest rzecz, którą obserwuję, że jednak osoby po jakimkolwiek wyższym wykształceniu mają tą umiejętność, a ci, którzy nie są po uczelni, po prostu tą robotę muszą odbyć w domu. I nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy po uczelni, bo najlepszy artysta, jakiego znam, w ogóle nie jest po uczelni artystycznej, jest programistą, jest w ogóle po politechnice. Po prostu to jest jego ciężka robota, nie? I zaczął rysować w ogóle jak miał 24 lata, a w wieku 29 był najlepszym gościem, jakiego w życiu poznałem w ogóle, jeśli chodzi o artystę koncepcyjnego. Także nic nie zagwarantuje fajnej roboty, tylko ciężka praca, ale z drugiej strony, jeśli ktoś na przykład nie jest zbyt pracowity popołudniami, to ta uczelnia czy szkoła po prostu pomagają, bo stwarzają okoliczności do tego, nawet temat i feedbackowanie się w grupie. Na przykład mi bardzo dużo dało to, że miałem kontakt z ekstra artystami na uczelni, nie? A jak twoim zdaniem postrzega się gry dzisiaj w Polsce? Czy to jeszcze jest coś takiego dla dzieci, czy już powoli można je odnajdywać między książką, filmem, a muzyką?
No nie, no już wiadomo, to już chyba odpowiedziałeś sobie sam. Już teraz gry są zupełnie dużą platformą, która jest bardzo dorosła, złożona, kompleksowa i gry dla dzieci też muszą być takie. Tak naprawdę nie ma nic gorszego niż ogłupiające gry dla dzieci. Jeśli one mają jakieś edukacyjne cele, no to jest w ogóle super, ale nie musimy nawet już teraz udowadniać, że gry są pełnoprawnym elementem i gospodarki, i kultury tak naprawdę. Także to najważniejsze w grach w ogóle nie jest to, ile masz punktów grając w daną grę, ani ile zabijesz ludzi, czy zombiaków, czy kogokolwiek, bo to już jest przeżytek, to jest lata 80., 90. Teraz najważniejszy jest ten wydźwięk emocjonalny, nie? I to, jaką przygodę i w jakie okoliczności emocjonalne postawisz gracza. No to jest sztuka intermedialna, nie? Dla mnie. I o to w sumie najbardziej walczę, nie? A jak są postrzegani ludzie, którzy pracują w tej branży? Czy to są rzemieślnicy, czy to są artyści, czy to są ludzie, którzy mają jakąś stabilną przyszłość, czy to raczej jest taka praca sezonowa? Jak to wygląda? No jest bardzo. No, ja mogę mówić tylko za moją firmę i za kolegów, których znam też z innych firm. Wiem, że jest bardzo duża stabilność z tego względu, że nawet jeśli się zmienia firmę, to dalej tych firm jest tak dużo i tej pracy jest tak sporo, że będąc dobrym twórcą, no nie masz w ogóle problemu ze znalezieniem pracy. A co było na początku? Pytałeś o rzemieślnik czy artysta. No to każdy mówi o sobie inaczej. Ja długo mówiłem o sobie, że jestem tylko rzemieślnikiem, bo byłem bardzo sprawny w rysunku, ale nie miałem jakichś wewnętrznych wartości czy kwasu, który chciałem przelać przez siebie, ale w sumie ten wydźwięk emocjonalny tworzy to, że jednak musisz pomyśleć o tym, żeby był głębszy sens w tym, co prezentujesz plastycznie, więc no trochę jest to artystyczne. No i jeśli rzemieślnik jest na najwyższym poziomie i jeszcze ma coś do powiedzenia pod samą plastyką, no to już jest artystą, mam wrażenie. To chyba o to chodzi. Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo.